Organizacja koncertu Klub Utopia i osoby współpracujące witają Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym wieczorze kabaretowym z udziałem Pana Krzysztofa Piaseckiego, wybitnego polskiego satyryka, dziennikarza, artysty kabaretowego. Michał Stawarski jest założycielem tego dzisiejszego będu. Jest to muzyk, kompozytor, aranżer. Paweł Szafraniec jest naprawdę najlepszym polskim rockowym bębniarzem. I koniec. Bartosz Sikorski to jest tutaj, muszę to powiedzieć, spadł w Filharmonikach Wiedeńskich na kontrabasie. Nie ma żartów. A Luis to jest Luis, najlepszy saksonista prosto z Kuby. Bohina. Kiedy trzeba płakać tak, bo ty dobrze o tym wiesz, jak w życiu jest. Oto cały ty wśród nas, doskonały cór na świat, bohaterem stałaś się. Czy ty tego chcesz od mnie? Karierę zawrotną. Dzięki mikrofonowi można było powołać do życia takie urządzenie domofon. Te domofony, to wiecie Państwo, co są? Żeby nie oddawać moczu w bramie. Chyba że jest to brama do laboratorium. To jest naprawdę XXI wiek. Lampeczki, przyciski, mikrofoniki, światełka. Brama i tak otwarta, po samego kraju. I ja byłem kiedyś świadkiem tego zdarzenia. Z jednej strony ten domofon, XXI wiek, a z drugiej strony przeciętny środkowy Europejczyk wieczorową porą, nawalony jak ruski plecak, podchodzi do tego domofonu i usiłuje wcelować we właściwy guzik. Taki D'Artagnan. Także cała kamienica już na nogach, tylko żona jeszcze nie wie, jak ją zaraz spotka szczęście. W tej kamienicy podobno jest taki zwyczaj, że dopóki Kwiatkowski nie wróci, to się nie kładą. To się nie opłaca. Dopiero jak oni usłyszą, że on podjechał samochodem, tu nawalony także chodzić nie może, wszedł do mieszkania, leje tę żonę, idą spokojnie spać. Mi się go żal zrobiło, bo on sprawiał wrażenie, że zaraz tam polegnie na polu chwały. Mówię do niego, może coś panu pomóc. O, chodź pan. Powie panu tego mikrofoniku. Jeżeli wie pan co tego, to ja nie powiem. Tego się nawet powtórzyć nie da. Ale gdyby pan mi na kartce napisał, co ja mam przeczytać, to ja przeczytam. On mi coś tam na was bronił, znaczy pisać umiał w poprzednim wcieleniu. Strasznie się sprężył, taka żyła na czoło mu wyszła. Bałem się, że mu serce nie rąbnęło, bo w wątrobie już nie było co marzyć. Wybrał jeden z tych guzików, nacisnął i mówi do tego mikrofonu tak. Dobry wieczór, żono moja Heleno. To wracam ja, twój ukochany małżonek Tadeusz i jestem krzeźwy. Wtedy usłyszałem z głośniczka głos tej żony. Hasło! On mnie szturchnął i ja przeczytałem z kartki. Stół z powyłamywanymi nogami. Powtórz szybciej. Stół z powyłamywanymi nogami. Masz szczęście. Brama się otworzyła. Mówi do mnie, masz pan jaka stan? 2 razy mi każe powtarzać. A czemu 2 razy? A bo ona mnie zna. Ona wie, że raz się potrafię sprężyć. Tak, bo w Siedziałem kiedyś w restauracji, jak do szczęścia brakowało mi tylko 50 gram wódki, podchodzę do baru, a nad barem napis: osobom nietrzeźwym alkoholu nie podaje się. Więc ja się cały tak nabzdyczyłem sobie i mówię tak: dobry wieczór, panie barmanie! Uprzejmie proszę odrobinę 50 na wódki. A barman mówi: słucham? A ja: raz się uda, dwa razy nie ma szans. I ona to wie, dlatego mi każe dwa razy powtarzać. I on wie: to chyba nie jest pan zachwycony tym domofonem, co? A on na to: proszę pana, na stresy nie ma nic lepszego. Ja stara w kurzy, bierę selenijkę, schodzę na dół, naciskam wszystkie guziki naraz i mówię: wszyscyście są buce. Buce, naprawdę. Radzę spróbować, jak będziecie państwo wracali. I to niekoniecznie do swojej bramy trzeba. Wszystko jedno gdzie, tak samo działa. Ja znam jeszcze drugi numer z linijką, naciska się wszystkie guziki, robi się tak: auto wam kradną. I patrzymy, jak się zabijają na schodach.